Dzień Myśli Braterskiej to święto przyjaźni, obchodzone od 1926 roku przez harcerzy i skautów na całym świecie, którzy wybrali tę datę, chcąc uhonorować Sir Roberta Baden-Powella, twórcę skautingu, i jego żonę Olive Baden-Powell, naczelną skautkę świata. Ruch Związku Harcerstwa Polskiego polega na wychowaniu młodego człowieka do życia. My wychowujemy, my jesteśmy wychowawcami. Założeniem całego ruchu jest przystosowanie młodego harcerza, młodej harcerki do otaczającego go świata. Usamodzielnienie go poprzez różne instrumenty metodyczne, takie jak sprawności harcerskie, takie jak stopnie harcerskie. Drużynowi, czyli wychowawcy, zastępowi, uczą swoich harcerzy na zbiórkach różnych rzeczy, które mają za zadanie usamodzielnić ich w późniejszym życiu. Dzień Myśli Braterskiej jest obchodzony co roku 22 lutego. Jest to dzień, w którym harcerze i skauci z całego świata upamiętniają urodziny założyciela ruchu skautowego Roberta Baden-Powella oraz jego żony Olivii. Podczas tego dnia na całym świecie harcerze, harcerki, skauci organizują zbiórki albo we własnych drużynach, albo tak jak u nas w Chówcu Sokółka, odbywają się one na szerszą skalę. Mogą to być biwaki, mogą to być świeczkowiska, mogą to być ogniska. Jest to dzień, w którym każdy sobie życzy wszystkiego dobrego. Jest to taki dzień przyjaźni i radości wśród harcerzy. Organizatorzy przygotowali różne niespodzianki dla harcerzy. Jest słodki poczęstunek, będzie gra tutaj po hali gimnastycznej. Będzie msza święta na koniec. My jako Komenda Chówca chcielibyśmy podsumować też propozycję programową, która była organizowana w 2022 roku z okazji 90-lecia istnienia Chówca ZHP Sokółka. Ten rok, 2022, był rokiem harcmistrza Witolda Biziuka i z tej okazji też chcielibyśmy wręczyć wszystkim drużynom, które brały udział w propozycji programowej, pamiątkowe dyplomy, przypinki. W tym miejscu też chciałbym podziękować Urzędowi Miasta Sokółka za pomoc w organizacji tego 90-lecia, ponieważ otrzymaliśmy dużą pomoc, dzięki której mogliśmy zrealizować pamiątkowe przypinki, pamiątkowe plecaki oraz wystawę, którą dzięki uprzejmości Sokółskiego Ośrodka Kultury mogliśmy widywać w Sokółce. Całe harcerstwo zależy od tego, jak bardzo będziemy pokazywali, że inni ludzie są naszymi braćmi. I ten dzień jest właśnie po to, żebyśmy to sobie uświadomili. Ten dzień również pokazuje, że 100 lat ideałów, które w sobie nosimy, cały czas się sprawdzają. Cały czas są tym, czym powinno być harcerstwo, co powinno nas prowadzić. Niektórzy z nas działają na razie w gromadach zuchowych. Niektórzy w drużynach, zastępach mają już pełnią funkcję zastępowych, niektórzy drużynowych. Przestaje być zabawą wtedy, kiedy stajemy się funkcyjnymi. Oczywiście bawimy się razem z wami, ale to już jest odpowiedzialność, którą nabieramy na całe życie. Wam pozostanie przyjaźń do końca życia i bardzo wielu z was zostaje wpojone w życie odpowiedzialność, z którą bierzecie się i mierzycie później w dorosłym życiu. Jedną z takich osób, która 4 lata temu podjęła takie wyzwanie, jest wasz komendant Chówca, ruch Łukasz. I dzięki jemu zaangażowaniu, czy Chówiec ten kwitnie? Odpowiedzcie mi, kwitnie? Jakoś słabo kwitnie, to jeszcze raz się zapytam, kwitnie wasz Chówiec?
Dlatego też kapituła zasłużony dla chorągwi ZHP przyznała druhowi Łukaszowi srebrną odznakę o numerze 16. Bardzo bym chciał druhowi tą odznakę w imieniu kapituły i całej chorągwi wręczyć przed całym składem w zasadzie chówca. Wielki okrzyk na cześć drucha Łukasza.